Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu wynikowym. Dziś porozmawiamy o wynikach za pierwsze półrocze 2022 roku. Spotykamy się w ciekawych, niewątpliwie dla branży czasach. Porozmawiamy sobie o teraźniejszości również, troszkę o przyszłości, ale na początku o przeszłości, czyli o tym, co wydarzyło się w poprzednich 6 miesiącach w naszym banku. Agenda typowa, nie będę przez nią przechodził. Przejdźmy od razu do kwestii bardziej merytorycznych. Najważniejsze informacje. Proszę Państwa, jak już wiadomo, w drugim kwartale bieżącego roku bank wypracował 258 milionów zysku netto. To jest wynik gorszy o 7% od wyniku za pierwszy kwartał, ale wyraźnie lepszy niż w zeszłym roku, w analogicznym okresie. Uważam, że jest to wynik solidny. Nie jest to może wynik fenomenalny, ale zważywszy na okoliczności, dodatkowe obciążenia, o czym później, uważam, że jest to wynik całkiem przyzwoity. Rośliśmy, jeśli chodzi o naszą aktywność kredytową, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i w ujęciu rok do roku. Nasze przychody urosły w ujęciu kwartalnym o 7%. Jest to efekt wzrostu przychodów odsetkowych netto, bardzo dobrego wyniku z wymiany walut i stabilizacji wyniku prowizyjnego. Jeżeli spojrzymy na naszą aktywność, parę rzeczy, o których chciałbym napomknąć, pozostałe są na slajdach, materiałach. Po 6 miesiącach pozytywnie oceniamy naszą transformację agile'ową. Widzimy, że praca w tym formacie jest dynamiczna, jest szybka, jest mocno angażująca. Różne rozwiązania są dostarczane szybciej, sprawniej, sprawniej również rozwijane i modyfikowane. I to jest pozytywne. Koncentrowaliśmy się mocno na zrównoważonym rozwoju. Na kolejnym slajdzie będzie liczba 5,1 miliarda nowego zielonego finansowania. Myślę, że stawia nas to w pozycji lidera rynkowego i tą pozycję chcemy absolutnie utrzymać i umacniać dalej. Wzrost aktywności naszych klientów w kanałach zdalnych, absorpcja naszych rozwiązań technologicznych, dobry wynik w pierwszym półroczu, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów detalicznych, rekordowy, jeśli chodzi o klientów korporacyjnych, wyraźne ożywienie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Także od strony takiej biznesowo-komercyjnej to był dla banku dobry czas. Wspomniałem o wolumenie kredytów zielonych, to jest efekt pracy, intensywnej pracy we wszystkich segmentach klientowskich, czyli zarówno duże transakcje, jak i transakcje z klientami detalicznymi. Warto wspomnieć, że jesteśmy chyba wciąż pierwszym bankiem, który zaoferował naszym klientom indywidualnym kredyt hipoteczny na stałą stopę na okres 10 lat i było to jakby wyraziste wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno klientów, jak i regulatorów, aby pozbawić klientów ryzyka stopy procentowej na jak najdłuższy okres. W tej chwili sytuacja z kredytami hipotecznymi jest specyficzna i do tego oczywiście wrócimy. Kilka dużych transakcji korporacyjnych, tu umacniamy naszą pozycję jednego z liderów, również jeśli chodzi o finansowanie i strukturalne, i finansowanie fuzji i przejęć, i tu zarówno jakość zespołu, jak i wolumen transakcji, ilość transakcji stabilnie i wyraziście rośnie. Jak wiecie Państwo, od początku wojny w Ukrainie byliśmy aktywni w pomocy dla uchodźców, ale również dla naszych pracowników, dla pracowników naszego siostrzanego banku. Otwieramy dedykowane konta dla obywateli Ukrainy, dbamy o nich, uważamy, że powinniśmy zapewnić im bardzo dobre warunki współpracy z bankiem, tak żeby w Polsce czuli się choćby w tym aspekcie jak najlepiej. Wspomniałem o absorpcji kanałów zdalnych, ponad 1 milion użytkowników aplikacji mobilnej, blisko 1,5 miliarda użytkowników aplikacji w kanałach zdalnych.
automatyzujemy procesy reklamacyjne, procesy zapytań klientów i tu jest duży postęp. Coraz więcej robotów obsługuje różnego typu procesy w banku. To dotyczy również procesu obsługi wakacji kredytowych, o których to wakacjach powiem później. No cóż więcej, jeśli chodzi o kolejny filar naszej strategii, czyli Together, wspomniałem o Agile'u, 1300 osób pracuje w tym formacie, idzie dobrze. No, mnie cieszą też takie rzeczy jak docenianie naszej dbałości o diversity and inclusion, różnorodność i inclusion, chyba nie umiem tego przetłumaczyć. I to jest taka wartość, którą wspieramy i wewnętrznie i dbamy o to, żeby nasi klienci, niezależnie od tego, jak między sobą się różnią, czuli się w naszym banku dobrze, żeby mieli łatwy dostęp do banku. Stąd coraz więcej oddziałów otrzymuje certyfikaty takiej dostępności dla wszystkich klientów, niezależnie od utrudnień, które im życie zgotowało. Patrząc już bardziej konkretnie na liczby i trendy, które tu Państwo możecie zaobserwować, mocno rośnie ilość użytkowników naszego Go Mobile'a, aplikacji mobilnej. Ja sam z niej korzystam, uważam, że jest przyjazna, fajna. Rozbudowujemy jej funkcjonalność. Peer-to-peer Blik został dodany niedawno. Bardzo dużo klientów ochoczo z tego korzysta. Zresztą widać, że wzrost transakcji blikowych 22% kwartał do kwartału jest również efektem tego, że funkcjonalności Blika w naszej aplikacji mobilnej zostały istotnie rozszerzone. W bankowości detalicznej pierwszy kwartał był fenomenalny, jeśli chodzi o akwizycję, pozyskiwanie nowych klientów. Drugi był od pierwszego gorszy, ale łączny wynik za dwa kwartały jest dalej bardzo, bardzo solidny. Wysokie stopy procentowe powodują, że zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi jest słabe i to chyba widzimy na całym rynku. W związku z tym tu nie ma się czym pochwalić, natomiast dynamika, jeśli chodzi o sprzedaż kart kredytowych, jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo solidna i to dobrze. Stawiamy mocno na ten produkt, który jest atrakcyjny dla klientów, dochodowy dla banku. Jeżeli chodzi o inne formy kredytowania klientów indywidualnych, no to tu mamy zupełnie inną historię. W dalszym ciągu przyzwoity poziom wzrostu, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe i podobne, natomiast wyrazisty spadek, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. I ten spadek, co pewnie nie jest żadną tajemnicą, on pogłębiał się po zamknięciu drugiego półrocza i wydaje mi się, że jest to wyrazisty trend na całym rynku. Jest to efektem zarówno wysokich stóp, które ograniczają popyt, jak i no, specyficznego obciążenia tego konkretnie produktu ryzykiem regulacyjnym, które właśnie w efekcie wakacji kredytowych się w sposób bolesny dla sektora zmaterializowało. Wspomniałem o rekordowym pozysku nowych klientów, nowych partnerów w segmentach instytucjonalnych, zarówno jeśli chodzi o klientów korporacyjnych, jak i MŚP, tam mamy takie wyraziste pójście mocno do przodu. Wczoraj na spotkaniu z naszymi menedżerami mówiłem, że bank w tej chwili stoi na dwóch bardzo solidnych nogach. Na nodze detalicznej, łącznie z personal finance, i na tej nodze instytucjonalnej, czyli od góry idąc CIB, klienci korporacyjni i MŚP. Rosły nasze udziały rynkowe, zarówno w kredytach, jak i w depozytach, co pokazuje, że bank jest no, w takim trendzie, przynajmniej był, w trendzie wzrostowym. Rośnie liczba klientów, ponad 4,2 miliona klientów. No i to jest bardzo dla nas ważne, bo wzrost można realizować przede wszystkim pozyskując nowych klientów, a następnie rozszerzając zakres współpracy z nimi. I to się oczywiście ewidentnie w banku dzieje. Wynik działalności bankowej, jak wspomniałem, blisko 7% kwartał do kwartału, w drugim kwartale 36% rok do roku. Ten nasz wynik, on jest
relatywnie niższy, zwłaszcza w ujęciu rok do roku, niż u naszych konkurentów. Wynika to z faktu, że od zawsze mieliśmy bardzo konserwatywną politykę, jeśli chodzi o zabezpieczenie stopy procentowej na portfelu papierów. No i to przynosi efekt teraz. Natomiast cechą takiego podejścia jest to, że w przypadku odwrócenia trendu, jeśli chodzi o stopy procentowe, będziemy mniej tracić w porównaniu do banków, które mają inne podejście do hedgingu. Koszty, jak spojrzymy na koszty, mamy tam komponent IPS-u, innymi słowy, albo używając nazwy formalnej, SOPK-a, systemu ochrony banków komercyjnych. No szczerze, IPS jakoś się bardziej przyjęło, ale musimy mówić o SOPK-u. Bank zaksięgował wpłatę na rzecz tejże instytucji w wysokości 188 milionów złotych. W drugim kwartale tego roku, pomijając ten element, koszty wzrosłyby oczywiście mniej, natomiast widzimy niewątpliwą presję kosztową wynikającą z inflacji. Monitorujemy tę sytuację, zarządzamy nią aktywnie, będziemy to kontynuować, natomiast z pewnymi pozycjami kosztowymi nie da się wiele zrobić, jak choćby koszty energii. W drugim kwartale dotworzyliśmy rezerw na ryzyko frankowe, 140 milionów więcej niż w pierwszym kwartale, i to wraz z efektem IPS-u spowodowało, że zysk jest niższy, zaraportowany zysk jest niższy niż w pierwszym kwartale o 7%. Gdyby wyeliminować efekt rezerw frankowych, on byłby wyższy, no ale jest to rozważanie w tym kontekście teoretyczne. Nadal podtrzymuję, co powiedziałem na początku, że 258 milionów zysku netto w obecnych realiach jest wynikiem solidnym. Parę wskaźników, które niewątpliwie są istotne. Zacznę od kosztów ryzyka. Tu cały czas sytuacja bardzo mocno pod kontrolą. Wierzymy w jakość naszego portfela. Ten wzrost jest absolutnie marginalny w drugim kwartale. W związku z tym koszty ryzyka pozostają na niskim poziomie i mimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego my nie widzimy strukturalnych zagrożeń w naszym portfelu, o czym jeszcze później powie pan prezes Kembłowski. ROI za pierwsze półrocze 9,6%, więc nieco niższe niż za pierwszy kwartał, ale pamiętajmy, że w drugim kwartale to IPS 188 milionów, to większa rezerwa na kredyty frankowe. Marża odsetkowa w górę, co nie dziwi, stosunek kosztów do przychodów zasadniczo bez zmian, presja na koszty w pewnym istotnym stopniu utrudniła poprawę tego wskaźnika. No i teraz, gdzie jesteśmy tak generalnie? Proszę Państwa, ja wspomniałem na początku, że jesteśmy w niewątpliwie bardzo ciekawym momencie dla naszego sektora bankowego. Uważam, że jesteśmy w bardzo trudnym też momencie, w którym sprzęga się szereg czynników. Czynniki, które są makroekonomiczne w swojej naturze, czyli spowolnienie gospodarcze, recesja na horyzoncie, wysoka inflacja, w konsekwencji wysokie stopy procentowe, pewna niespójność polityki monetarnej i polityki fiskalnej, co niewątpliwie utrudnia zarządzanie tak wysoką inflacją, która, jak wiemy, w Polsce jest istotnie wyższa niż w wielu pobliskich krajach. Mamy, idąc od lewej, uważam, że to jest dość ważny slajd i dlatego na nim się chwilę zatrzymam. IPS. Koszt IPS-u jest istotny, natomiast sama idea zbudowania prywatnego systemu ochrony banków komercyjnych jest ideą dobrą. I nasz bank zaangażował się w ten projekt od początku. To jest niejako oddolna inicjatywa głównych banków w sektorze, zarówno tych, które są prywatne, jak i tych, które są w ten czy inny sposób kontrolowane przez Skarb Państwa. I dobrze, że powstaje taka instytucja, która nasz sektor uczyni bardziej stabilnym.
Natomiast no, jest to obciążenie wyniku tegorocznego, wyniku drugiego kwartału. Wakacje kredytowe. Ja nie będę tłumaczył, na czym one polegają, bo wszyscy wiedzą. Natomiast też nie będę ukrywał, że uważam i uważam od początku, że wprowadzenie wakacji kredytowych w takim kształcie jest złe, jest niewłaściwe zarówno na gruncie pewnej sprawiedliwości społecznej, jak i w trosce o utrzymanie siły i stabilności sektora bankowego. Te wakacje, Państwo doskonale wiecie, są dostępne dla wszystkich złotowych kredytobiorców hipotecznych, czyli zarówno tych, którzy rzeczywiście mają trudności wynikające ze wzrostu inflacji, z dopięciem budżetów domowych, jak i tych, którzy są bardzo majętni i zakupili ze wsparciem kredytowym drogie, ekskluzywne nieruchomości. One są również dostępne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty na stałą stopę, również w okresie bardzo niskich stóp procentowych. I w tym kontekście bardzo trudno znaleźć uzasadnienie, dla którego ci klienci powinni otrzymać wsparcie kosztem banków i akcjonariuszy banków, skoro ich koszt finansowania się nie zmienił i przyjmijmy, że są tacy klienci, którzy płacą 2,5% w skali rocznej łącznie, co w obecnych realiach stóp procentowych jest no, super atrakcyjnym poziomem, więc jakby kierowanie w tamtą stronę pomocy jest w moim przekonaniu niewłaściwe. Można oczywiście polemizować również z ilością rat, które mogą zostać zawieszone. Boję się też tego, że ta inicjatywa generalnie wpłynie negatywnie na taką etykę wypełniania zobowiązań, pokazując, że zobowiązania finansowe to coś, co nie zawsze musi być w uzgodnionych terminach umownych spłacane, bo może pojawić się zewnętrzna inicjatywa, która spowoduje, że one spłacane być nie muszą. I no mam z tym kłopot, zresztą cały sektor ma z tym kłopot. Byliśmy głośni w naszych wypowiedziach wnioskujących, proszących o to, aby te wakacje ucywilizować, aby rzeczywiście skierować je do osób potrzebujących. Nie zostaliśmy usłyszeni. No i pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie innych podobnych w skutkach i konsekwencjach pomysłów, które zostaną na poziomie legislacyjnym wdrażane. Jak Państwo wiecie, nasz oszacowany koszt wakacji kredytowych to 700 do 915 milionów złotych. Już w trzecim kwartale, przepraszam, zaksięgujemy 700 milionów. Będziemy monitorować sytuację i w zależności od jej rozwoju będziemy lub nie korygować to księgowanie. Będziemy również wpłacali dodatkowe pieniądze na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ten fundusz istnieje od 2016 roku. Przez lata był praktycznie wykorzystywany. Teraz widzimy, że ilość klientów zainteresowanych ze skorzystania z tego wsparcia rośnie. No po to ten fundusz powstał. No i wreszcie kwestia franków szwajcarskich. Tu dalej mamy sytuację no, mocno chaotyczną. W związku z tym monitorujemy ją na bieżąco. Dotwarzamy rezerw właściwie co kwartał po to, żeby budować taki bufor na tę sytuację. Wiele kwestii prawnych, jak wiadomo, systemowo nie zostało uregulowanych. W związku z tym no, ten chaos powoduje oczywiście niepokój i wpływa na nasze podejście do tworzenia rezerw. No i wreszcie reforma wskaźników referencyjnych, reforma WIBOR-u, ogłoszona, jak Państwo wiecie, przez pana premiera na konferencji w Katowicach w kwietniu. Wtedy bardzo ogólnie, potem zaczęło się to uszczegóławiać. Ja powiem tak, nigdzie na świecie nie wprowadzono zamiany wskaźników referencyjnych w czasie, który pan premier był nakreślił. W tej chwili pracuje tak zwana Narodowa Grupa Robocza nad tym, w której uczestniczą również przedstawiciele banków, w tym naszego banku.
Ja mam nadzieję, że finalnie uda się przekonać wszystkich interesariuszy do tego, żeby ta reforma nie weszła od 1 stycznia przyszłego roku. W moim przekonaniu jest to niewykonalne, grozi ogromnym chaosem na rynku finansowym, również chaosem w relacjach polskiego systemu finansowego ze światem zewnętrznym. Takie rzeczy trzeba robić w sposób przemyślany, metodyczny, bardzo uważny i bardzo staranny, a okres, który pozostał do końca roku, niewątpliwie na to nie pozwala. I zakończę ten wątek taką refleksją dotyczącą realiów, w jakich żeśmy się znaleźli. Podeprę się liczbami. Proszę Państwa, od 2016 roku bank zapłacił, i widzicie Państwo tą wielkość, 4 751 milionów obciążeń do szeroko pojmowanego Skarbu Państwa. W tym okresie akcjonariusze zainwestowali w naszą spółkę ponad 4 miliardy nowych środków. Nie wypłaciliśmy grosza dywidendy. I ta sytuacja, którą mamy teraz, powoduje, że prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w krótkim okresie jest niesłychanie niskie. Dla mnie wniosek z tego jest taki. Realia prawno-ekonomiczne, które zostały wytworzone w Polsce, są, jakby to powiedzieć, najłagodniej mówiąc, nie fair czy niesprawiedliwe dla inwestorów, dla akcjonariuszy, dla banków. I no, warto mieć wokół tego refleksję. Warto też mieć refleksję wokół narracji, która jest aktualnie uprawiana wokół banków, w moim przekonaniu głęboko niesprawiedliwej, agresywnej, zupełnie niepotrzebnej, w której zapominamy o tym, jaką rolę odgrywają banki w gospodarce, jaką rolę powinny odgrywać w trudnych czasach, jak powinny intensywnie wspierać gospodarkę przy wychodzeniu z nadchodzącej recesji, jak bardzo jesteśmy potrzebni. Uważam, że jesteśmy przyzwoici, że zrobiliśmy dużo dobrego, popełniliśmy błędy, ale na takie podejście i na taką narrację fundamentalnie nie zasługujemy. To przejdźmy do otoczenia makroekonomicznego. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. To otoczenie się rzeczywiście pogarsza i wchodzimy w okres recesji. Ja myślę, że te przyszłotygodniowe wstępne dane o rachunkach narodowych w drugim kwartale, one już pokażą kurczenie się aktywności gospodarczej w tych poprzednich trzech miesiącach. No i cóż, no i wszystkie dostępne badania koniunktury, wskaźniki mówią nam o tym, że ten spadek będzie kontynuowany w bieżącym kwartale i prawdopodobnie w kolejnym. Ja myślę, że oprócz tych takich czynników stricte koniunkturalnych czy rzeczy związanych chociażby ze strukturą naszego produktu krajowego, chociażby zapasy. Takim najważniejszym chyba czynnikiem z punktu widzenia głębokości czy długotrwałości tego nadchodzącego spowolnienia jest kwestia podaży surowców energetycznych, w tym gazu dla Polski i szerzej dla krajów Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny czynnik i tutaj pewnie na chwilę obecną na jakiejś takiej dobrej odpowiedzi nie mamy, czy ta podaż będzie zapewniona, czy nie, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Więc pewnie na to będziemy szczególnie zwracać uwagę w tych kolejnych miesiącach. Niestety tej nadchodzącej recesji towarzyszy bardzo wysoka inflacja i to nie jest inflacja tylko, która wynika z tych czynników zewnętrznych podażowych. Pamiętajmy o tym, że czynniki krajowe takie jak wciąż bardzo wysokie nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń i bardzo łagodna polityka fiskalna, one
one do tej presji cenowej istotnie kontrybują i pewnie w tych kolejnych miesiącach również kontrybuować będą, co oczywiście nie ułatwia sytuacji, i pracy Banku Centralnego czy Rady Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o politykę pieniężną. Tutaj ta niespójność, jeśli chodzi o ten policy mix, jest bardzo istotna i ona jest bardzo istotna i bardzo niedobra w tych niepewnych czasach. Pewnie po tym cyklu, który trwa już jakiś czas, zacieśniania polityki monetarnej podwyżek stóp procentowych, jesteśmy raczej bliżej końca tego cyklu niż na początku. Natomiast to nie oznacza, że stopy procentowe na dzisiejszym poziomie, że one już pozostaną przez najbliższy czas. Ja myślę, że oprócz tych czynników takich stricte makroekonomicznych, wzrostu gospodarczego, inflacji, pewnie w tych nadchodzących miesiącach też trzeba będzie zwracać uwagę tutaj na sytuację, zachowanie rynku finansowych, w tym rynku walutowego. Jeżeli popatrzymy sobie na te ostatnie kilkanaście miesięcy zachowanie kursu złotego chociażby, to znaczy trudno oprzeć się wrażeniu, że tutaj wszystko jest ok, jeśli chodzi o te czynniki fundamentalne. Natomiast pamiętajmy, że te fundamenty dla kursu walutowego, one się w tych kolejnych miesiącach nie polepszą i to pewnie też będzie dodatkowy czynnik utrudniający prowadzenie polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza monetarnej. Pewnie last but not least, z punktu widzenia sektora bankowego, cóż takie otoczenie makroekonomiczne oznacza? No nie oznacza dobrych czasów, oznacza więcej wyzwań, oznacza więcej kłopotów, oznacza więcej obaw, jeśli chodzi o tempo akcji kredytowej. Wydaje mi się, że w tym segmencie kredytów detalicznych czy dla sektora gospodarstw domowych to spowolnienie czy spadek popytu są bardzo wyraźne, natomiast ta nadchodząca recesja może również spowodować to, że popyt na kredyt w segmencie korporacyjnym, czyli w tym segmencie, który rósł wyjątkowo szybko w tych ostatnich kilku czy kilkunastu miesiącach, również może zostać ta dynamika osłabiona. Dziękuję. W pierwszym półroczu mieliśmy bardzo solidny wynik netto, z wyjątkiem oczywiście EPS-a. Także to pomoże nam poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, które będą miały miejsce w drugim półroczu. I oczywiście ten wpływ wakacji kredytowych, to będą miały istotny wpływ na sektor bankowy. Jeżeli chodzi o biznes, kredyty wzrosły rok do roku o 14%. Także możemy powiedzieć, że kapitał spadł o 8% ze względu na wyceny obligacji w portfelu. Także 10,9% to jest tier 1 i 9,6%. Także wynik netto 535 milionów, czyli wzrósł o 81% z roku na rok. Jeżeli uwzględnimy wpływ CHF, także mamy wzrost o 37% z roku na rok. Jeżeli chodzi o wynik działalności bankowej, 3 miliardy, także to jest wzrost o 31,9% z roku na roku. Przede wszystkim to jest wynik odsetkowy. Także mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o wynik prowizyjny, także wzrósł o 19,8% z roku na rok. Mamy tutaj normalizację kosztów i z uwzględnieniem EPS możemy powiedzieć, że koszty wzrosły o 31,2% z roku na rok. Gdybyśmy nie uwzględnili BFG i EPS, to możemy powiedzieć, że koszty wzrosły o 14,6% i spadek wskaźniku CI
Także z uwzględnieniem oczywiście kredytów mieszkaniowych, także tam mieliśmy 223 miliony złotych. Także nie mamy tutaj pogorszenia. Także tutaj mamy 165 milionów złotych. Jeżeli patrzymy na portfel kredytowy, ogólnie rzecz biorąc, on wzrósł o 14,2%. Z jednej strony możemy mówić o odporności klientów korporacyjnych, także to jest wzrost o 13,7% z roku na rok, plus 3,2% w porównaniu do pierwszego kwartału. Jeżeli patrzymy na klientów indywidualnych i ich kredyty, także mamy 12,1% taki wzrost. Także z kwartą na kwartał możemy powiedzieć, że ten portfel kredytowy rozrósł się o 1,8%. Jeżeli patrzymy na portfel kredytów mieszkaniowych w CF, w dalszym ciągu patrzmy tutaj na pokrycie, także dotwarzamy rezerwy. Mamy tutaj także ten wskaźnik pokrycia wzrósł. Także w dalszym ciągu prowadzimy negocjacje z klientami. Także mam prawie 800 klientów, którzy przyjęli nasze propozycje. I negocjacje zostały zakończone z udziałem 564 klientów. W pierwszym półroczu podjęliśmy decyzję, że chcieliśmy wzmocnić i ustabilizować bazę depozytów. Także depozyty wzrosły o 13,6%. W ostatnim okresie, po ustabilizowaniu tego, podjęliśmy decyzję o optymalizacji struktury depozytów i mamy tutaj pozytywny trend z kwartału na kwartał. Także jak naprawdę w stosunku do poprzedniego kwartału właśnie te depozyty wzrosły 6,4%. I także możemy powiedzieć, że ta struktura się zmienia. Możemy powiedzieć, że udział depozytów terminowych wzrasta. W konsekwencji podwyżek stóp procentowych możemy powiedzieć, że produkty inwestycyjne są pod dużym wpływem. Także spadek to jest 38,4% z roku na rok i efekt w ujęciu kwartalnym to jest minus 14,9%. I teraz wynik z tytułu odsetek. Możemy powiedzieć, że wzrósł bardzo istotnie z roku na rok, także wzrost o 44,3%. I możemy powiedzieć, że główny czynnik to jest pozytywny wpływ wzrostu stóp procentowych. Mamy dodatkowe parametry. Także to ma wpływ w ujęciu kwartalnym, jak również rocznym z roku na rok. Jednocześnie korygujemy koszt depozytów, także koszty depozytów wzrastały w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału. I tym samym marże odsetkowe poprawia się, także w drugim kwartalu mamy tutaj 3,29%. Mamy bardzo odporny wynik z tytułu opłat i prowizji w ujęciu rocznym. Mamy wzrost o 18,8%. I także mamy tutaj bardzo dobre wyniki w całym zakresie aktywności w porównaniu do pierwszego kwartału. Mamy tutaj minus 1,9%. Jeżeli chodzi o wynik z działalności handlowej inwestycyjnej, mamy ujemny wynik 18,7%. Mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o transakcje z klientami. Także mieliśmy tutaj 196 milionów w drugim kwartale, ale jednocześnie mamy koszty, prawda, tych swapów walutowych. Także tutaj mamy impact, czy wpływ z tego tytułu i jednocześnie to ma wpływ na wyceny akcji i udziałów. I także mamy tutaj wynik z działalności inwestycyjnej, który spadł o 23,7%. Także
Także mieliśmy tutaj te różnice między poszczególnymi latami. I teraz koszty działania, koszty wzrosły o 31,2%. Jeżeli mówimy o normalizacji kosztów, czyli EPS, i mówimy o roli inflacji i BFG, możemy powiedzieć, że z odłączeniem czy z wyłączeniem tego koszty wzrosły 14,6%. Także tu są jeszcze koszty informatyczne, koszty usług doradczych, co jest najważniejsze. Nasz model biznesowy jest rygorystyczny i możemy powiedzieć, prawda, że z kwartału na kwartał te koszty spadają i pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Dzień dobry Państwu. Drugi kwartał z poziomem kosztów ryzyka 37 punktów bazowych i 86 milionów nominalnie nie różni się znacząco od poprzednich kwartałów. Natomiast wydaje mi się, że bardziej istotniejsze jest to, co jest wewnątrz tych 36 milionów, ponieważ ruchy są dosyć znaczne. Pierwsza sprawa to jest rozwiązanie 200 milionów rezerwy, która była związana z COVID-em, która się na nasze szczęście również nie zmaterializowała i tutaj w uzgodnieniu z naszym audytorem podjęliśmy również taką decyzję, że już dłużej tego nie powinniśmy utrzymywać. Jednorazowa rezerwa w kwocie 27 milionów w związku z wdrożeniem podejścia opartego na krzywej PD Lifetime do naszego portfela i w związku z tym przeklasyfikowanie części jego do fazy drugiej. Pozytywne 15 milionów w związku ze sprzedażą portfela niepracującego oraz dotworzenie w drugą stronę 15 milionów rezerw na kredyty mieszkaniowe CHF. Tutaj mówimy o kredytach, które już są dłuższy czas w okresie restrukturyzacyjno-windykacyjnym, a konkretnie mówimy o czterech większych po prostu kredytach dla osób fizycznych, bo cały portfel od strony takiego performance'u, jeśli chodzi o ryzyko kredytowe, to on dobrze działa, natomiast oczywiście to, o czym rozmawiamy, to jest ryzyko prawne w ramach tego portfela. I w zasadzie na tym poziomie moglibyśmy zakończyć, natomiast myśląc o tym, co się może dziać dalej w niedalekiej przyszłości i o tym, jak gospodarka może funkcjonować i jaki będzie wzrost lub brak wzrostu produktu krajowego, o czym wcześniej była mowa. My chcieliśmy troszeczkę dalej antycypować również z tym, co może się zdarzyć. Więc wybraliśmy taką grupę, która potencjalnie może mieć problemy. Mówimy o potencjalnych problemach klientów. Fragile ją nazwaliśmy i przesunęliśmy ją do fazy drugiej, dostosowując również poziom rezerw, taki jaki jest w fazie drugiej, to jest 2,2 miliarda i 85 milionów złotych. To są klienci, którzy normalnie dzisiaj działają, natomiast są narażeni na przykład na bardzo duże wzrosty cen energii w przyszłości na przykład. Więc tu mówimy o antycypowaniu tylko, a nie o materializacji tych rezerw. Dodatkowo to, co zrobiliśmy, to popatrzyliśmy sobie na potencjalną zmianę i wpływ czynników makro, takich jak inflacja, wzrost stóp procentowych, przerywanie łańcuchów dostaw czy potencjalny kryzys energetyczny i oszacowaliśmy sobie wzrost PD, biorąc pod uwagę rating klienta dla różnych portfeli banku. I tu dodatkowo antycypowaliśmy 128 milionów netto rezerwy, w związku z czym musimy patrzeć, że te 85 i 128 to nie jest coś, co na tym etapie jest zmaterializowane, czyli to jest troszeczkę podejście, tak jak mieliśmy przy COVID-zie, tylko ze względu na inne czynniki. I teraz jak mówimy o tym, gdzie jesteśmy i co przed nami, to startujemy w tej chwili z takiego najniższego poziomu, jeśli chodzi o poziom wskaźnika z utratą wartości 3,2% ze względu na z jednej strony wzrost portfela pracującego
i bardzo ograniczony poziom wejść nowych defaultów we wszystkich segmentach do tej pory, a z drugiej strony też bardzo, bardzo dobry poziom restrukturyzacji istniejącego portfela, co pozwoliło finalnie osiągnąć poziom poniżej 3 miliardów nominalnie portfela z utratą wartości. Jak widzimy, każde segmenty klientowskie, czy to kredytów instytucjonalnych, czy klientów indywidualnych, one na tym etapie performują prawidłowo i bardzo dobrze i poprawnie, bym powiedział. Jeśli chodzi o udział poszczególnych faz, to tutaj widzimy jedynie wzrost na fazie drugiej, ale to jest nasza świadoma decyzja, to jest to, o czym mówiłem, to co przeklasyfikowaliśmy do fazy drugiej jako takie bezpieczne podejście na przyszłość i to zrobiliśmy w każdym slajd po lewej na dole, widać w każdym segmencie klientowskim. Pokrycie nam dalej rośnie, a ono rośnie dlatego, że nowe defaulty praktycznie nie wchodzą, jest ich bardzo ograniczona ilość, portfel się starzeje, czym on jest starszy, poziom rezerw i poziom pokrycia rośnie, dlatego że no, przez pierwsze półrocze jednak 150 milionów ponad rezerw netto dotworzyliśmy. Jesteśmy w tej chwili na poziomie ponad 60% i to uważamy za poziom bardzo, bardzo bezpieczny. Dziękuję. Kilka słów na temat adekwatności kapitałowej. Spadł Tier 1, spadł do poziomu 10,98%. Także z jednej strony to uwzględnia wzrost, a jednocześnie ujemny wpływ tych czynników. To jest najważniejsze, że mamy tutaj odpowiednią kwotę. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca części prezentacyjnej, po czym przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Ja chciałem dokonać pewnej autokorekty. Mówiąc o kwocie, którą bank zapłacił od 2016 roku z tyłu różnych obciążeń, ja powiedziałem o milionach, to jest oczywiście ponad 4,7 miliarda złotych. Na slajdzie ta wielkość była poprawnie napisana. Proszę Państwa, no, a co nas czeka? Czekają nas ciekawe i niepewne czasy. Niepewność szeregu powodów, sytuacja geopolityczna, sytuacja makroekonomiczna, kwestie inflacyjne i pytanie, jak się inflacja zachowa. Wakacje kredytowe. Pamiętajmy, że jesteśmy po niecałych 2 tygodniach wakacji kredytowych, więc jak one się rozwiną, jaki będą miały ostateczny wpływ na sektor bankowy, to tego jeszcze nie wiemy. W dalszym ciągu duża niepewność, jeśli chodzi o kredyty walutowe, hipoteczne, o czym już wspomniałem wcześniej. Na pewno wyzwaniem sektorowym jest obniżenie poziomu kapitału wynikających z przeceny, wyceny obligacji skarbowych i to jest poważna kwestia, zwłaszcza myśląc o przyszłości, o zdolności sektora do finansowania gospodarki. No i reforma stawek referencyjnych, którą mam nadzieję uda nam się jednak przeprowadzić w bardziej rozsądnym horyzoncie czasowym. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nasz bank jest organizacją, która przeszła istotną transformację, istotnie się wzmocniła, pokazuje zdolność do trwałego generowania zysku z działalności podstawowej i pokazuje, demonstruje swoją zdolność do wzrostu. Gdybyśmy przez to nie przeszli wcześniej, to nasza zdolność do absorpcji tego, z czym się mierzymy dzisiaj, byłaby mocno ograniczona. A tak jesteśmy w stanie to, co się dzieje, zaabsorbować i wierzymy, że nawet w bardzo trudnym okresie dobrze przygotowana organizacja może urosnąć, może zwiększyć swoje udziały rynkowe i przejść przez trudny czas w przyzwoitym stanie i wzmocnić się na tle swoich konkurentów. I wierzę, że taką organizacją właśnie jesteśmy. A druga refleksja jest taka, że
po tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie z wakacjami kredytowymi na czele, sektor bankowy znalazł się w takiej kondycji, że on kolejnych pomysłów nie udźwignie. I wyrażam głęboką nadzieję i też prośbę do tych, od których to zależy, żeby z ogromną ostrożnością podchodzić do inicjatyw, które mogłyby w kolejnych taktach osłabiać stabilność sektora bankowego w Polsce i jego zdolność do finansowania klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i gospodarki, bo od tego jesteśmy, to jest naszym zadaniem i chcielibyśmy móc z tego zadania wywiązać się w sposób należyty. I tyle, jeśli chodzi o materiał. Przez szczegóły nie będziemy przechodzić, one są w materiałach, natomiast przejdźmy do Q&A. I zaczynamy o pytanie, czy jest pytanie z sali, od uczestników tu obecnych. Mamy szereg pytań też od uczestników zdalnych. Dzień dobry, Agnieszka Morawiecka, Puls Biznesu. Ja mam pytanie o dywidendę. Czy w związku z tym, że do tej pory nie udało się przez te wszystkie lata dywidendy wypłacić i warunki są makroekonomiczne coraz gorsze, na ile lat możecie się pożegnać w ogóle z myślą o tym, że wypłacicie dywidendę? Dziękuję. My się z myślą o wypłacie dywidendy w ogóle nie żegnamy, bo uważam, że powinniśmy wypłacać dywidendę naszym akcjonariuszom. Natomiast trudno jest powiedzieć, kiedy będzie ten czas, w którym bank będzie mógł w sposób odpowiedzialny dywidendę wypłacić, dzieląc się adekwatnym poziomem zysku ze swoimi akcjonariuszami. Dzień dobry, Adam Sofu, USB News. Chciałem dopytać o kredyty korporacyjne, o przyszłość kredytów korporacyjnych. Jakich spadków się spodziewacie, bo była mowa, że się spodziewacie, i co z jakością portfela, bo o ile dobrze pamiętam, to w drugim kwartale chyba tylko w kredytach dla rolników był lekki wzrost NPL-u. Jak to się będzie kształtowało w najbliższych kwartałach? A i przepraszam, jeszcze jedno, czy można by ubrać w jakieś liczby to, co was tak niepokoi, to znaczy ile wniosków o wakacje kredytowe, jeśli już macie takie dane, do dzisiaj wpłynęło, i wniosków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dziękuję. Ja zacznę od kredytów korporacyjnych, trochę od tej drugiej części pytania. W naszym przekonaniu jakość portfela korporacyjnego jest bardzo dobra. Nasi klienci powinni poradzić sobie ze spowolnieniem gospodarczym i nie spodziewamy się materialnego wzrostu kosztów ryzyka związanego z tym portfelem. Jeśli chodzi o spadek, no ja myślę tak, te nadchodzące kwartały będą szczególnie wyzwaniem, jeśli chodzi o klientów detalicznych, w szczególności o kredyty hipoteczne. Ja nie spodziewam się, że ten rynek będzie duży. Natomiast wierzę, że jeśli chodzi o klientów korporacyjnych, to będzie się jednak sporo działo. I myślę, że w najbliższych kwartałach to właśnie biznes korporacyjny będzie takim, który w dalszym ciągu będzie mógł się rozwijać. I oczywiście nie dotyczy to wszystkich firm, ale tych mocniejszych, które mogą wykorzystać sytuację do zwiększenia swoich udziałów rynkowych, do realizacji fuzji i przejęć, i na to jesteśmy absolutnie gotowi. Jeśli chodzi o wakacje kredytowe, no tu tych pytań jest dużo o wakacjach również z online'u, więc ja tylko raz na to odpowiem. Po pierwsze przypomnę, jesteśmy poniżej nawet 2 tygodni, jeśli chodzi o dostępność wakacji kredytowych. Ilość złożonych wniosków jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Chciałbym podkreślić, że my bardzo sprawnie przetwarzamy te wnioski, nie mieliśmy żadnych zaburzeń i jakby klienci przede wszystkim drogą online'ową się z nami komunikują i na bieżąco te wnioski przetwarzamy.
Natomiast jak to się skończy, to nie wiadomo. Jak pewnie Państwo wiecie, największa liczba wniosków trafiła do sektora pierwszego dnia dostępności wakacji, czyli 29 lipca. Od tamtej pory obserwujemy spadek ilości tych wniosków. Natomiast no, potrzebujemy chyba wszyscy dłuższego okresu obserwacyjnego, żeby móc stwierdzić, ile tych wniosków ostatecznie wpłynie i jaki będzie całościowy koszt wakacji. Jeśli chodzi o ilość wniosków o wsparcie z funduszu wsparcia kredytobiorców, no to to jest taka relatywnie w stosunku do wakacji niewielka liczba. Ona jest istotnie większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale to są no bardziej, nie wiem, czy powinniśmy to kwantyfikować. O, dokładnie, 221 wniosków w tym roku. Tak, dziękuję. Pamiętałem o 200. Więc jakby to skala tego zjawiska jest nieporównywalna, a środki w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców są. Prawda, będziemy dokładać, ale są. Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. Dziękuję. Dzień dobry, Maciej Rutka, Business Insider. Ja mam pytania dotyczące, mam trzy pytania w zasadzie. Czy mogę je wszystkie naraz zadać? Spróbujmy. Pierwsze pytanie dotyczy marży odsetkowej i pytanie, czy to, co widzieliśmy w drugim kwartale, to jest już szczyt, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku depozytów i stopy procentowej. Drugie pytanie dotyczy wskaźnika pokrycia portfela frankowego. To jest jakieś 33% teraz. I pytanie, jak daleko jeszcze ten wskaźnik będzie musiał wzrosnąć? Kiedyś wydawało się, że to jest już taka wartość optymalna, powiedzmy. A trzecie pytanie dotyczy sytuacji kapitałowej, bo widać, że nadwyżka kapitału Tier 1 nad wymóg maleje w ostatnich kwartałach. I pytanie, czy jest jakieś ryzyko konieczności podniesienia kapitału? Pytam też o to w kontekście konieczności zwiększenia free floatu, który bank ma chyba do końca 2023 roku. Dziękuję. To ja zacznę od tyłu i bardzo proszę Jean-Charlesa o dopowiedzenie tego, co ważne. My nie widzimy zagrożenia, które spowodowałoby naruszenie wskaźników kapitałowych, a w konsekwencji podniesienie kapitału. Natomiast realizujemy i będziemy kontynuować szereg działań, które zoptymalizują wykorzystanie kapitału i nasze prognozy mówią o tym, że powinniśmy być po tej bezpiecznej stronie, czyli nie planujemy podniesienia kapitału w przewidywalnym okresie. Pierwsze pytanie było o marżę odsetkową, a drugie a o pokrycie ryzyka frankowego. Nie ma chyba osoby, która by powiedziała, jaki poziom pokrycia będzie finalnym i właściwym. Jak widać, jeżeli spojrzymy na poziom pokrycia wśród banków frankowych, to my się plasujemy raczej wśród banków o wyższym pokryciu, ale w dalszym ciągu uczestnicy tej gry to pokrycie metodycznie zwiększają. I ja myślę, że będziemy to też w dalszym ciągu czynić, choć nie w takiej skali, jak to było w zeszłym roku. Oczywiście też sporo zależy od tego, jak będzie przebiegało pilotażowe zawieranie ugód. Tu idzie nam to coraz lepiej, coraz sprawniej i zaczyna mieć to materialne znaczenie, jeśli chodzi o redukcję ryzyka frankowego. Marża odsetkowa, czy to już jest najwyższy poziom? Są różne czynniki, które powinniśmy brać pod uwagę, patrząc na przyszłe stopy procentowe, jak również różne presje, możemy powiedzieć, mówiąc o kosztach depozytów. Trudno powiedzieć, czy to jest szczyt, czy nie, ale będziemy monitorować to. Tak trochę ogólnie odpowiadając, zobaczymy. Jest presja na depozyty. Nie wiemy, co będzie ze stopami bazowymi. Zobaczymy. Kamil Strzelacki, mikrofon. Pytanie. Halo, słyszysz mnie? Teraz tak. Moja obserwacja jest taka, że bank rośnie szybciej niż rynek w kredytach, w depozytach też.
Takie ogólne moje pytanie jest, jaką przewagę konkurencyjną ma BNP nad innymi bankami, która pozwala mu rosnąć szybciej? I w tym takie bardziej dwa szczegółowe pytania o ten segment przedsiębiorstw 22% rok do roku i też o to, czy jakby rezygnacja ze sprzedaży hipotek do klientów zewnętrznych to jest coś istotnego dla banku, czy to właściwie nie wpływa mocno na sprzedaż? To i później mam jeszcze jedno pytanie. Dobra, przewagi konkurencyjne. To oczywiście jest dłuższy temat. My mamy strategię wzrostową, czyli jasno powiedzieliśmy sobie, chcemy rosnąć we wszystkich segmentach rynku. Tak zarządzamy naszymi zasobami, ludźmi, żeby to było możliwe. Inwestujemy coraz więcej w technologię i jakość naszych rozwiązań poprawia się w sposób bardzo systematyczny, co ułatwia, właściwie jest warunkiem koniecznym do tego, żeby wzrost realizować. Pracujemy na coraz lepszych procesach, czyli potrafimy być szybsi, sprawni, efektywni, choć tam jest sporo do zrobienia, a w biznesie instytucjonalnym nie boimy się dużych kwot, zwłaszcza w przypadku transakcji konsorcjalnych i potrafimy bardzo szybko realizować duże transakcje, złożone transakcje. Jest to efektem zarówno jakości ludzi, których mamy u siebie na pokładzie, jak i współpracy z grupą BNP Paribas, jak wiemy, największym bankiem europejskim, który no, jest bardzo silnym bankiem korporacyjnym. Jak się spojrzy nawet na naszą strukturę, to widać, że u nas ten komponent biznesu instytucjonalnego jest większy niż w porównywalnych czy analogicznych bankach z grupy rówieśniczej. Także jesteśmy silniej bankiem korporacyjnym niż, nie chciałbym wymieniać nas, konkurentów. Ale ja myślę, że ten duch wzrostowy, jakość ludzi, dokonane inwestycje w technologię stanowią o tym, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem. I dziękuję za dostrzeżenie, że rośniemy szybciej niż rynek. Pytanie było o bankowość korporacyjną szczególnie, tak? Tylko w jakim aspekcie? O te 22%, ale to już rozumiem. A pytanie jeszcze o te hipoteki. Czy rezygnacja z zewnętrznych jest to istotna rzecz, czy bardziej taka? Ja powiem tak. Rynek kredytów hipotecznych siadł dramatycznie. Z danych BIK-u, jeśli mnie pamięć nie myli, w czerwcu był to spadek o 55% rok do roku, który od tamtej pory tylko się pogłębia. No i tu mamy szereg elementów, które to powodują. Po pierwsze, stopy procentowe i koszt kredytu hipotecznego dla kredytobiorcy. Wielu kredytobiorców rezygnuje z ubiegania się o taki kredyt, wierząc, że będzie im trudno spiąć domowy budżet. Druga kwestia to zdolność kredytowa. Ta zdolność liczy się, jak wiemy, liczona jest w oparciu o stopy procentowe, jakie są, plus bufor. No, trudniej jest, co jasne, klientom mieć zdolność kredytową przy tym poziomie stóp procentowych. A wciąż wysokie ceny mieszkań, wysokie ceny materiałów budowlanych i kosztów pracy w przypadku osób, które chciałyby budować. Więc te wszystkie czynniki powodują, że rynek kredytów hipotecznych jest na dramatycznie niskim poziomie. W związku z tym to, że my ograniczyliśmy naszą gotowość udzielania tych kredytów do istniejącej bazy klientowskiej, plus uwaga, żeby to nam nie umknęło, do zielonych hipotek, nie ma materialnego znaczenia w chwili obecnej. Ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o rynek kredytów hipotecznych, też w perspektywie kolejnych kwartałów, również w przyszłym roku. Wiele też zależy od tego, jak potoczą się prace i dyskusje o wskaźnikach referencyjnych. Tam pojawił się taki pomysł, który polegałby na tym, że o ile sama wielka reforma byłaby opóźniona w czasie, to już od 1 stycznia banki miałyby udzielać kredytów hipotecznych na nowym wskaźniku, który nie został jeszcze wybrany. No, wydaje mi się, że to też może być czynnikiem zniechęcającym banki do udzielania kredytów na zmienną stopę. Także no, mówiąc jeszcze od innej strony, no, kredyt hipoteczny okazał się produktem
wokół którego zmaterializowało się najwięcej ryzyka niekredytowego, tak, czyli tego ryzyka regulacyjnego i czy było to w kontekście franków, czy teraz w kontekście kredytów złotowych i wakacji kredytowych, no to jednak rzuca pewien cień na atrakcyjność tego produktu vis-a-vis bezpieczeństwo jego udzielania. No nad tym krąży zjawisko bardzo zaawansowanej ochrony interesów konsumenckich. Można pokusić się o sformułowanie, że ta ochrona jest no, wręcz nadmiarowa w niektórych przypadkach. Stąd nie wróżę kredytowi hipotecznemu świetlanej przyszłości w najbliższych kwartałach. Dziękuję. Dziękuję. Mam jeszcze pytanie o ten portfel kredytów Fragile, te 2 miliardy złotych, zwłaszcza w części detalicznej. Jakie były kryteria? Jacy klienci trafili właśnie do tego portfela, jeśli chodzi o tych klientów detalicznych? Dziękuję. Dobrze, ja odpowiem na to pytanie. Dwa segmenty. Myśmy sprawdzali zdolność klientów, którzy są blisko granicy według naszych systemów scoringowych i BIK-owskich i to są ci, którzy zarówno mają cash loany, ale również ci, którzy mają kredyty hipoteczne. Bo jeszcze z kredytami hipotecznymi jest taka kwestia. Dzisiaj są wprowadzane wakacje kredytowe i o czym była mowa, to wakacje kredytowe dla wszystkich klientów. I teraz tak. W tej puli klientów oczywiście są tacy klienci, którzy absolutnie z punktu widzenia zdolności finansowej, zdolności do spłaty i obsługi swoich zobowiązań, oni nie potrzebują tych wakacji, oni mają do tego zdolność. W związku z czym moim zdaniem tylko po prostu wykorzystują finansowo sytuację i po tym czasie ci klienci wrócą na normalny harmonogram spłaty i dalej będą spłacali te kredyty. Natomiast oczywiście na pewno jest pula takich klientów, którzy takiej pomocy potrzebują, a ze względu na to, że dzisiaj te wakacje kredytowe są dostępne, to nastąpi pewne przesunięcie, czyli ci klienci nie wejdą dzisiaj ani do fazy drugiej, ani do fazy trzeciej, ze względu na to, że te wakacje kredytowe są dostępne. Ale w momencie, gdy te wakacje kredytowe się skończą, a to będzie koniec przyszłego roku, a gdyby stopy procentowe nie zostały obniżone do tego czasu, no to jest prawdopodobieństwo, że ci klienci mogą mieć potencjalnie problemy ze spłatą swoich zobowiązań i trafić do fazy drugiej lub trzeciej, a jeżeli ich przychody nie wzrosną. OK? Dziękuję. To przejdźmy może do pytań z online'u. Ja strukturalnie pominę pytania dotyczące wakacji kredytowych, ilości wniosków i te dotyczące kredytów hipotecznych z paroma wyjątkami. Na resztę postaramy się odpowiedzieć. Także na pytanie Thomson Reuters nie odpowiadam, bo już ta odpowiedź padła. PKBP. Dzień dobry. Jak kształtuje się popyt na kredyty hipoteczne z stałą stopą ustaloną na 10 lat? Jaki był ich udział w sprzedaży kredytów hipotecznych o stałej stopie w drugim kwartale? Generalnie w drugim kwartale dominowały kredyty na stałą stopę. To też ciekawe zjawisko, że jak stopy były niskie, więc stała stopa byłaby również bardzo niska, no to zainteresowanie było marginalne. Jak stopy zrobiły się wysokie, to nagle wzrosło. Jak bardziej generalnie stała stopa na 10 lat to 10 do 15%, stała stopa na 5 lat 50-60%, balans stopa zmienna w Q2. Dziękuję. Jaki wpływ na sprzedaż kredytów hipotecznych, Sebastian Kalbarczyk, PAP. Jaki wpływ na sprzedaż kredytów hipotecznych w drugim kwartale miała decyzja banku o udzielaniu ich wyłącznie dotychczasowym klientom? Powiedziałbym prawie żaden, no bo myśmy tą decyzję ogłosili w jakimś tam momencie drugiego kwartału, ale procedowaliśmy wnioski złożone wcześniej, więc zero wpływu prawie albo marginalny. Urszula Zielińska, Rzeczpospolita, Parkiet.
Oj. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o doprecyzowanie w wypowiedzi, jak należy rozumieć wpływ wakacji, regulacji wakacje kredytowe na wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych. No tu mam wrażenie, że o tym żeśmy już mówili. Popyt na podaż tych kredytów też rozmawialiśmy. Pan prezes mówił o wzroście sprzedaży kart kredytowych, z czym bank wiąże zainteresowanie nimi, czy Polakom zaczyna brakować płynności finansowej. Tu to chyba nie o to chodzi, po prostu ten instrument jest wygodny, on jest w czasie wakacji jeszcze bardziej wygodny, a momentami niezbędny, jak choćby do wynajmu samochodu czy zarezerwowania hotelu. Więc rośnie zainteresowanie kartami. Nasze karty mają fajną, ciekawą funkcjonalność. Stawiamy mocno na ten produkt. Z naszej perspektywy on wiąże klienta z bankiem, podnosi poziom transakcyjności i chcielibyśmy, żeby nasi klienci byli klientami transakcyjnymi, więc na karty mocno stawiamy. Pan prezes wspomniał też o wzroście liczby transakcji M&A finansowanych przez bank. W jakich sektorach widać nadal Państwa zdaniem chęć do konsolidacji? Czy należy spodziewać się finalizacji dużych transakcji z udziałem banku w drugim półroczu? Ja myślę, że to nie jest taka kwestia sektorowa. To może być po części kwestia pokoleniowa, z którą mamy do czynienia już od paru lat, czyli sytuacja, w której założyciele spółek, przedsiębiorstw na początku transformacji ustrojowej w Polsce osiągają wiek, w którym chcieliby, jakby w którym nie czują, że powinni dalej aktywnie takimi biznesami zarządzać, w związku z tym są gotowi na transakcje czy M&A-owe, czy ewentualnie byliby gotowe na transakcje giełdowe, ale tego nie widzimy i to nie ma charakteru branżowo specyficznego, no a o tym, co się wydarzy w drugim półroczu, no to przekonamy się w drugim półroczu. I to chyba tyle stąd. Jeszcze pytanie od Thomson Reuters. Czy bank planuje działania mające na celu zmniejszenie kosztów wakacji kredytowych? Ja bym wolał to zoffline'ować, bo chętnie poznałbym, jakie mogłyby być to działania, bo tu ustawa plus zawsze czujny OKiK nie zostawiają nam wiele pola do manewru. My te wakacje wdrożyliśmy w takim fair wydaniu i chętnie poznałbym idee, które mogłyby ten koszt zmniejszyć. Oczywiście ten koszt będzie niższy, jak spadną stopy procentowe. I wtedy możemy mieć do czynienia z pozytywną korektą obciążeń z tytułu tych wakacji, no ale na to przyjdzie nam poczekać. No tu jest o wakacje. Czy powodem niskiego prawdopodobieństwa wypłaty dywidend w najbliższym okresie są wakacje kredytowe i niepewność co do reformy WIBOR? No nie, no to mówimy jednak, no wakacje tak, no bo one obciążają wynik i nie pozwalają nam na podwyższanie poziomu kapitałowego. No niepewność wyborowa chyba nie ma tu znaczenia. O, i Popema. Jaki będzie wpływ nowych regulacji związanych z niepobieraniem dodatkowych opłat przed wpisem hipoteki do rejestru? Szczególnie chodzi o ewentualnie już pobrane opłaty. To nie jest materialny wpływ. A jeśli chodzi o przyszłość, to przy tak niskiej produkcji kredytów hipotecznych będzie to całkowicie, w moim przekonaniu, marginalne. Fundusz wsparcia, mówiliśmy. W związku z rozwiązaniem w Q2 rezerw związanych z pandemią, czy bank ma jeszcze zapas rezerw zaksięgowanych w związku z COVID-em, które mógłby rozwiązać w kolejnych kwartałach? I kolejne. To może Wojtku, to jeśli chodzi najpierw o covidowe rezerwy, to one są rozwiązane do zera, stricte covidowe, natomiast jest to o czym mówiłem, forward lookingowe podejście i stok rezerw, które są zawiązane na to, co było pytanie, na klientów fragile plus na tych klientów, gdzie może być znaczny wpływ inflacji, stóp procentowych,
przerwania łańcucha dostaw, o czym mówiłem. I to jest coś, co w tej chwili jest na stoku i na bilansie rezerw banku. Dziękuję. Kolejne pytanie. Drugi kwartał z rzędu rośnie liczba nowych sądowych pozwów stu kredytów w CHF-ach. Prośba o komentarz, jaki może mieć wpływ na poziom rezerw na te kredyty. No tu właściwie o tym żeśmy mówili, tak? Monitorujemy sytuację na bieżąco, uzupełniamy te rezerwy, 140 milionów w drugim kwartale. W zależności od sytuacji będziemy reagować, od rozwoju sytuacji będziemy reagować adekwatnie. Ale też chciałem zwrócić uwagę na to, że pilotaż ugód, idzie nam coraz lepiej. Pik na marży odsetkowej omówiliśmy i tu mam pytanie do Jean-Charlesa, wciąż od IPOPEMY. What are the estimated MREL capital issuance? Jakie są potrzeby emisji kapitału w 2022 i 2023? Mamy pewne oszacowanie i są pytania dotyczące poziomu MREL, natomiast wolałabym nie podawać tutaj żadnych szacunków w tym momencie. Pytanie z online'u, więc ostatnia szansa na szybkie pytanie z sali, a jak nie ma, to zamykamy. Jest. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Ja mam pytanie o właśnie te konsekwencje tych wydarzeń, które teraz się dzieją, że pojawiają się wakacje kredytowe, sektor bankowy jest zaskakiwany. No i jeżeli by tak pan prezes miał powiedzieć, no jakie będą tego konsekwencje w długim terminie, zwłaszcza jeśli chodzi o marże na kredytach, no bo bank zawsze jakąś tam swoją marżę do kredytów nakłada. No i jaka polityka sektora będzie w tym zakresie w związku z tymi no, ciągłymi zaskoczeniami, jeśli chodzi o to, co się dzieje pod względem regulacyjnym? Znaczy to jest no, takie bardzo, bardzo szerokie pytanie o politykę sektora. Ja myślę, że sektor to bardzo by chciał usiąść do stołu ze stroną publiczną, szeroko reprezentowaną i po prostu o tym po ludzku porozmawiać. Tak? Po pierwsze móc przedstawić swoją perspektywę sytuacji sektora taką, jaka ona jest. Po drugie uzgodnić albo przekonać stronę publiczną, że my już więcej nie udźwigniemy. Po trzecie zapewnić, że chcemy być partnerem do różnego typu inicjatyw, tak jak byliśmy w przypadku dystrybucji środków starczy PFR-owskiej w pandemii. Szybko, sprawnie i nikt nie prosił o żadne pieniądze za to. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku IPS-u albo systemu ochrony banków komercyjnych. My naprawdę chcemy być partnerem i do rozmowy, i do wspólnych działań. No i chcielibyśmy przy takim okrągłym stole też poprosić o zmianę narracji, o czym mówiłem wcześniej. No chyba tyle bym chciał na ten temat. Dziękuję. Mam znaki, że kończymy, więc kończymy. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, zarówno tu osobistą, jak i w przestrzeni zdalnej i do następnego razu.